W związku z tym, że w Polsce wybuchła afera związana z kupowaniem dyplomów MBA przez osoby zasiadające w spółkach Skarbu Państwa, posłów obecnej kadencji oraz generałów i dowódców Wojska Polskiego, jako poseł złożyłem na ręce pana premiera Donalda Tuska oficjalny wniosek o przeprowadzenie weryfikacji. Sygnatura pisma 2024/W022. Oto jego treść. Szanowny panie premierze, jako poseł na Sejm RP 10 kadencji Sejmu zwracam się z pilną prośbą o przeprowadzenie weryfikacji i ustalenie przez pana premiera, którzy członkowie rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, którzy posłowie 10 kadencji Sejmu, którzy generałowie oraz pułkownicy polskiego wojska nabyli lub otrzymali bezpłatnie w sposób nielegalny dyplom ukończenia uczelni Collegium Humanum od 1999 roku. Osoby te powinny w trybie natychmiastowym przestać pełnić swoje obowiązki i zostać podane do publicznej wiadomości. Zwracam uwagę, iż prokuratura prowadzi śledztwo w związku z licznymi nieprawidłowościami w kwestii przyznawania dyplomów MBA przez wyżej wymienioną uczelnię. Jednak polska racja stanu wymaga równoległych, szybkich działań i odsunięcia od pełnionych stanowisk tych, którzy otrzymali dyplomy w sposób nielegalny, łamiąc prawo. Wyborcy powinni także dowiedzieć się, którzy posłowie znajdują się na haniebnej liście osób, które nabyły lub otrzymały bezpłatnie dyplom. Zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie, jakie kroki zostaną podjęte przez szanownego pana premiera w tej kwestii. Pełnienie zaszczytnych funkcji przez osoby, które w sposób nielegalny otrzymały dyplom MBA uczelni Collegium Humanum, godzi w dobre imię państwa polskiego oraz w honor polskiego żołnierza. Co więcej, osoby, które w sposób nielegalny nabyły lub otrzymały dyplom, nie są gwarantem posiadania odpowiednich kwalifikacji, co ma wpływ na jakość i sposób zarządzania spółkami Skarbu Państwa, co ostatecznie godzi w polską rację stanu. Z poważaniem, Grzegorz Płaczek. Koniec wniosku. Dlaczego go złożyłem? Bowiem Centrum Informacyjne Rządu właśnie zapowiedziało, że nie będzie sprawdzać, kto złamał prawo i kto dotychczas kupił lub bezpłatnie otrzymał dyplom ukończenia MBA na uczelni Collegium Humanum. Czyli innymi słowy, nie ma decyzji politycznej, aby sprawdzić, kto łamiąc prawo zasiada w spółkach Skarbu Państwa lub zarządza polskim wojskiem. No nie. Przecież to jest patologia, bo to tak, jakbyś ty zatrudnił kogoś do pracy i potem jakbyś dowiedział się, że ta osoba oszukała na etapie procesu rekrutacji, poklepałbyś ją po ramieniu. Szambo wybiło i czas pociągnąć do odpowiedzialności oszustów, panie premierze, bo pełnią oni zaszczytne role w państwie polskim, od wojska, przez parlament, po rady nadzorcze w polskich spółkach Skarbu Państwa.